Wszystkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Trwa cykl spotkań Porozmawiajmy Wódzkiem. O rekordowych dotacjach dla sołectw i ochotniczych straży pożarnych, remontach dróg, współpracy i planach na przyszłość z mieszkańcami powiatów Zduńsko-Wolskiego, Łaskiego i Opoczyńskiego rozmawiali marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber i wicemarszałek Zbigniew Zięba. Tą wyprawę po województwie odbywamy po to, żeby móc z wami porozmawiać, żeby móc się z wami spotkać, żeby móc od was usłyszeć o tym wszystkim, o czym wy byście chcieli nam powiedzieć, a my o tym, co my możemy robić. Te wyprawy to jest chyba najlepszy dowód na autentyczność tego, co robimy. Zaczęły się od 2019 roku, czyli w zasadzie od pierwszego roku naszego funkcjonowania. Przenosimy się do Łodzi. W szpitalu imienia Biegańskiego uruchomiona została zmodernizowana zakaźna izba przyjęć. To miejsce zachowujące najwyższe standardy reżimu sanitarnego, podnoszące poziom bezpieczeństwa epidemicznego w całym województwie łódzkim. To jedna z najnowocześniejszych zakaźnych izb przyjęć w Polsce. Inwestycja powstała przede wszystkim dzięki wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Koszt tej inwestycji całościowy to ponad 11,5 miliona złotych. Na tę kwotę złożyło się przede wszystkim gros środków z Ministerstwa Zdrowia, ponad 7 760 tysięcy złotych. Pan wojewoda z budżetu własnego wyasygnował kwotę 2,5 miliona złotych. Zmodernizowana izba jest nowoczesna, bezpieczna dla chorych i personelu medycznego. Pomieszczenia wyposażono w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną. Łódzkie wspiera dzieci i młodzież zagrożoną przemocą, depresją i uzależnieniami. Jednym z projektów realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej jest ogólnopolska kampania Otwórz się na pomoc. W Piotrkowie zorganizowano konferencję dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Wziął w niej udział wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Zięba. Podczas spotkania prezentowano interaktywne narzędzia do pracy z uczniami, gry online i filmy. Otwórz się na pomoc to nie tylko hasło. To realne działania, dzięki którym nauczyciele otrzymują odpowiednie, czyli nowoczesne i współczesne narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Właśnie ruszył nabór wniosków w konkursie dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. To nowość w ofercie samorządu województwa. Każda jednostka może otrzymać do 5 tysięcy złotych, które będzie mogła przeznaczyć m.in. na szkolenie z zakresu zapobiegania pożarom, udział w zawodach oraz obozach sportowych i sportowo-pożarniczych, organizację wycieczek, a także na takie działania jak prowadzenie kącika pamięci czy uczestnictwo w uroczystościach strażackich. Wnioski można składać do 10 października. Spieszymy się, bo zawsze chcemy być na czas. Podróżujemy do tego, co dla nas ważne, dlatego myślimy o celu. Rzadko o samej drodze. Ale to fundusze europejskie ułatwiają nam to, co najważniejsze. Spotkanie. Bo dobrze jest być razem. Fundusze europejskie z ludzkiej perspektywy. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo, mimo że się uśmiechasz, ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. O, i takie coś narysowałem. Zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na 2 lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta. Zgierz, ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie.
Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dzisiaj w piątek, 15 września. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu włączyła się do ogólnopolskiej akcji czytania powieści nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Jej fragmenty odczytali uczniowie zgierskich szkół średnich. Panna, której na chwilę twarz zanieruchomiła, uśmiechnęła się znowu. Co tam, niech ciocia na to nie zważa. Jaż wiem dobrze o wszystkim i z przeszłością oswoiłam się zupełnie. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała wspólne czytanie dzieła Elizy Orzeszkowej na terenie ogrodu dawnego Kolegium Nauczycielskiego z okazji ogólnopolskiej akcji, do której włączyły się m.in. szkoły z terenu miasta, takie jak Liceum Staszica, Trauguta i Zespół Szkół imienia Cezaka. W chwili obecnej trwa 12. odsłona Narodowego Czytania, którego bohaterem jest pozytywistyczna powieść. Kanon lektur szkolnych odwoływał się do dorobku Elizy Orzeszkowej od zawsze i dzisiaj pragniemy w tej niezwykłej scenerii przenieść się nad Niemen do Wielkiego Księstwa Litewskiego, na ziemię bardzo bliskie wielu Polakom i spróbować odczytać w sposób niekonwencjonalny fragmenty tego dzieła o charakterze epickim, co by tu dużo mówić. Eliza Orzeszkowa była kobietą wielkiego formatu pisarką. Dwa razy miała szansę zyskać Nagrodę Nobla, no niestety nie udało się jej. Natomiast jej zasługi dla polskiej literatury są przeogromne. Ale w zamian ruchy jej gesty sprzeczały się z całością jej osoby. Trochę popędliwości, jakby przybranej rubaszności. Nie miała ona przy tym na sobie ani kapelusza, ani rękawiczek. Głowę owiniętą czarnym jak heban warkoczem i twarz śniadą z purpurowymi ustami i wielkimi szarymi oczami śmiało wystawiała na upalne gorąco słońca. Płócienny tani parasolik opierała o ramię, a ręce jej dość duże i opalone. Akcja Narodowego Czytania rozpoczęła się w 2012 roku. Polega na propagowaniu znajomości literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Weterynarze alarmują, w tym roku mamy plagę kleszczy. Najbardziej narażone są psy i koty, które na co dzień buszują w trawie, także na osiedlach. Niestety kleszcz może przenosić groźne pierwotniaki, które powodują babesiozę. Babesioza jest to choroba pierwotniacza, roznoszona przez pierwotniaka Babesia canis. Żywicielem pośrednim i pierwszym rezerwuarem zarażenia są kleszcze. W zasadzie dwa gatunki kleszczy. Kleszcz polny i kleszcz pospolity. Tak chciała natura, że są to najczęściej występujące odmiany gatunki kleszczy na naszym terenie. Babesioza na terenie Polski występuje około 20 lat. W tej chwili zdecydowanie coraz większa populacja kleszczy jest nosicielami tego pierwotniaka. Zarażenie następuje poprzez ukąszenie kleszcza. Razem ze śliną dostają się formy inwazyjne, które namnażają się w żywicielu ostatecznym, jakim jest pies, najczęściej pies. Generalnie zwierzęta stałocieplne, bo ten problem nie dotyczy tylko psów, ale również saren, zwierząt dziko żyjących, zdecydowanie w mniejszym stopniu kotów. Babesioza namnaża się w krwinkach czerwonych. Po 2-3 dniach następuje wyrzut bardzo intensywny dalszych form zaraźliwych do krwi i atakuje narządy, najczęściej narządy wewnętrzne, czyli wątrobę i nerki. Schorzenie, które występuje niezależnie od pory roku, natomiast na pewno związane z taką bardzo intensywną formą aktywności kleszczy, czyli wiosna i teraz jesień. Jesień od września do pierwszych przymrozków, wtedy kiedy kleszcze w cudzysłowie przygotowują się do zimy, chcą przezimować i bardzo intensywnie namnażają się, a przede wszystkim szukają pokarmu. Babesioza w tej chwili zaczyna przyjmować nam takie bardzo niespecyficzne objawy, jeżeli chodzi o objawy chorobowe. Wcześniej to owszem, też te formy się zdarzają, były to charakterystyczne objawy w postaci bardzo wysokiej temperatury, 40-41 stopni. Niechęć do poruszania się, zaleganie zwierzęcia gdzieś w legowisku, bóle stawowo-mięśniowe, zarzucenie lub bladość błon śluzowych. Dodatkowo występowały zmiany w barwie moczu, to się rzucało właścicielom bardzo często w pierwszym rzucie choroby, czyli po prostu zmiana koloru moczu z brunatnej
nawet przechodzącą w taką krwistą barwę. W tej chwili te objawy są niespecyficzne, występuje na przykład tylko posmutnienie, występuje tylko podwyższona temperatura, co stwarza nam problemy, jeżeli chodzi o diagnostykę. Stuprocentową formą diagnostyczną jest pobieranie krwi. Wtedy w rozmazie krwi mamy widoczne w czerwonych krwinkach właśnie te babeszie, właśnie tego pierwotniaka, gdzie on się intensywnie namnaża. Jeden jedyny lek, który jest skuteczny, który trzeba podać bardzo szybko, na tym właśnie polega cała tajemnica sukcesu leczenia, szybkie rozpoznanie właściwe i szybkie podanie tego leku. Lek, który podawany jest lekiem, który ma bardzo dużo działań ubocznych, dlatego niestety musimy mieć potwierdzoną babesiozę, żeby ten lek bezkarnie można było podać. Szybko wykryta babesia daje szansę około 70% wyleczenia. Czym później zgłaszamy się do lekarza, tym jest większy problem. Wynika to po prostu z dodatkowych objawów zainfekowania tych narządów wewnętrznych, o których mówiłem, czyli nerki i wątroba. Czyli leczenie bardzo, bardzo takie standardowe, czyli te preparaty przeciwpasożytnicze, dodatkowo antybiotyk osłonowo i leki wspomagające te narządy, które ulegają uszkodzeniu. Zgierzanin Jakub uczestniczył w wypadku drogowym, w którym bardzo ucierpiał. Został przewieziony do szpitala, a jego stan określany był jako ciężki. Lekarze bardzo ostrożnie wypowiadali się na temat jego rokowań. Na szczęście udało się uratować jego życie i dziś Kuba ma się coraz lepiej. Możemy to zobaczyć w tym materiale. Organizatorzy zbiórki na rehabilitację Jakuba dziękują za każdą złotówkę. Postępy, jakie poczynił od czasu wypadku, przerastają oczekiwania. Z osoby całkowicie leżącej, bez świadomości, z otoczeniem, dziś Kuba z pomocą fizjoterapeutów pokonuje pierwsze kroki. Ja również dołączam się do tych podziękowań. Myślę, że dla większości z Państwa będzie to przemiłe zaskoczenie, że możecie Jakuba zobaczyć w takim stanie, a przede wszystkim usłyszeć. Szczególnie dla tych, którzy znali, jak ciężką drogę musiał przebyć Jakub, żeby tutaj mógł dzisiaj ze mną siedzieć i do Państwa przemówić. Ja przyznam, że jak byłam, Jakub, u Ciebie w styczniu, kiedy jeszcze Jakub był w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Krakowie, to było 4 miesiące po wypadku, bo Jakub miał wypadek 30 października. To przyznam, że wtedy wychodząc i żegnając się z Tobą, pomyślałam sobie, że no, potrzebujesz długo czasu. Nigdy nie straciłam wiary i nadziei, że Jakub wyjdzie z tego, ale to, że tak szybko, no to uważam, że jest to kolejny taki cud, tak, i szok. Przed Jakubem jeszcze wiele miesięcy ciężkiej pracy. Rodzina, lekarze wierzą, że pewnego dnia dojdą do miejsca tak upragnionego przez Kubę, do całkowitej sprawności. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć Jakuba, to może to zrobić tutaj. Dziś CKD od 15 września uruchomiło zapisy na ofertę dla grup zorganizowanych z przedszkoli oraz szkół podstawowych na pierwszy semestr roku szkolnego. Na czas pierwszych tygodni jesieni placówka powraca z filmowymi spacerami dla klas szkolnych. Będą to spotkania, które będą odbywać się wybrane poniedziałki oraz piątki września oraz wybrane poniedziałki października. Są to spotkania podzielone na dwie części. Na początku jest to prelekcja, gdzie zastanawiamy się, czy w ogóle ten Zgierz jest tym miastem filmowym i czy były tutaj jakiekolwiek plany filmowe. A następnie wychodzimy na miasto z przygotowaną mapą, z przygotowanymi kadrami filmowymi i idziemy do tych miejsc. Następnie grupa podejmie się szukania kadrów filmowych w przestrzeni miejskiej oraz dokona próby ich odtworzenia za pomocą smartfonów. Jest to idealna okazja do integracji grupy oraz poznania Zgierza po prostu z takiej trochę innej, może filmowej strony. Zajęcia skierowane są dla dzieci w wieku szkolnym 7 do 14 lat. Natomiast w październiku Centrum Kultury Dziecka ma w swojej ofercie zajęcia dla grup nieco młodszych. W październiku ruszamy również zajęciami dla grup zorganizowanych przedszkolnych, dla klas 1-3 z warsztatami plastycznymi oraz muzyczno-integracyjnymi oraz dla klas 4-8 z warsztatami bębniarskimi oraz ceramicznymi.
Wszystkie zapisy zaczynają się od 15 września pod naszym numerem telefonu do Centrum Kultury Dziecka lub osobiście. A więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej ckdsgierz.pl. Na dziś to już wszystko. Się z Państwem żegnam i życzę miłego popołudnia. Dzień dobry, Maja Małaszek. Zapraszam Państwa na najnowsze wydanie z Gierskiej Przestrzeni. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym oczekiwań mieszkańców wobec funkcjonowania komunikacji publicznej w Zgierzu. Jest to wstęp do planowanych na jesień konsultacji społecznych. Uwagi i propozycje posłużą zespołowi do spraw transportu publicznego do opracowania wariantów rozwiązań mających usprawnić komunikację miejską. Mieszkańcy mają do wyboru jeden z dwóch kwestionariuszy. Pierwszy dla osób często korzystających z transportu publicznego i drugi przeznaczony dla tych, którzy z komunikacji miejskiej korzystają rzadko lub wcale. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 3 minuty. W badaniu można wziąć udział elektronicznie oraz za pomocą tradycyjnych ankiet do 30 września 2023 roku. Link do ankiety można znaleźć na stronach Miasto Zgierz oraz MUG Zgierz. Papierowe kwestionariusze są dostępne na parterze Urzędu Miasta Zgierza. To było coś dla ciała i dla ducha. Oczami mogliśmy podziwiać piękne iluminacje nocy świetlnej, uszami chłonąć dźwięki muzyki płynącej z parkowej sceny, a i nasze podniebienia miały swoje mniejsze i większe uczty dzięki zlotowi food trucków. Tak w największym skrócie można podsumować wydarzenia z drugiego weekendu września. Wydarzeń w ramach Zgierzogrania było oczywiście znacznie więcej, bo i amatorzy sportu znaleźli coś dla siebie i hobbyści. W ramach Dnia Rzemieślnika można było podziwiać i kupować niepowtarzalne drewniane przedmioty, a dzięki włączeniu w miejskie wydarzenie Europejskich Dni Dziedzictwa obejrzeć pokazy tkactwa oraz wziąć udział w warsztatach tkackich. Bardzo ładnie zorganizowane, super naprawdę. Warto przyjść, warto poświęcić czas. Tym bardziej Ania Dąbrowska, która dzisiaj jest. Naprawdę warto. Gwiazdą tegorocznej imprezy miejskiej była Ania Dąbrowska, która trochę bez zaskoczenia dla kibiców lokalnej sceny muzycznej wybrała Tosię Witkosz jako najlepszą wokalistkę konkursu Zgierzogranie. Artystki razem wykonały piosenkę Z Tobą nie umiem wygrać. Można jej wysłuchać na miejskim Facebooku. Początek roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 10 miał w tym roku szczególny charakter. Tego dnia zorganizowano uroczystość nadania placówce imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Przybyła na nią nie tylko społeczność szkoły, ale także władze miasta z prezydentem Przemysławem Staniszewskim na czele, radni, parlamentarzyści i przyjaciele proboszczewickiej szkoły. Wybitna badaczka, laureatka Nagrody Nobla z fizyki i chemii miała mocnych kontrkandydatów. Wisławę Szymborską, Irenę Szewińską, Stefanię Kuropatwińską i Jana Fryderyka Zacherta. Ze znaczną przewagą wygrała Maria Skłodowska-Curie. W czerwcu uchwałę o nadaniu patrona proboszczewickiej szkole przyjęła Rada Miasta Zgierza. Dziesiątka zamierza propagować postać wybitnej badaczki, m.in. zakładką na stronie szkoły, organizacją Dnia Patrona czy międzyszkolnym konkursem chemiczno-fizycznym. O drewnie z drewnem w drewnie. Nazwa tego wspaniałego materiału odmieniana była przez wszystkie przypadki, a działo się to w czasie pierwszego Wood Design Festival, który odbył się w zeszłym tygodniu w Zgierzu, a na który zjechali się pasjonaci i eksperci z całego kraju. Dwa dni hala Mosir opanowana była przez profesjonalistów i amatorów, rzemieślników i artystów, producentów i renowatorów drewna i tego, co z drewna jest lub może być wykonane. Warsztaty, wykłady i spotkania służyły wymianie doświadczeń i wiedzy uczestników, którzy zjechali tu z całej Polski. To dopiero początek.
Prezydent Przemysław Staniszewski podkreślał, że chce systematycznie wzmacniać markę Zgierza jako miasta, w którym szanuje się drewno oraz rzemieślników i wytwórców działających w branży drewnianej. Wszak tak każe najlepsza tradycja, której korzenie sięgają umowy zgierskiej. Piękny festiwal Lud Design, który mam nadzieję dzisiaj tylko inauguruje swoją działalność, a będzie kontynuowany w latach następnych po to, aby przede wszystkim dawać szansę pokazywania tego, co cenne z tym materiałem, jakby nie patrząc, bardzo interesującym, ciekawym, często niedocenianym, a zauważanym dopiero wtedy, kiedy sami zaczynamy się nim de facto interesować. Organizatorem pierwszego Wood Design Festival obok miasta Zgierza był Świat z Drewna. Na koniec wydania, jak zwykle, mamy kilka zaproszeń i zachęt do wyjścia z domu i skierowania swoich kroków w stronę Starego Młyna lub innych miejsc, w których dzieją się godne uwagi kulturalne i artystyczne wydarzenia. Zaczynamy od projektu z konkursu na lokalne inicjatywy kulturotwórcze, którego ogłoszenie miało miejsce wiosną tego roku. Razem z nowym sezonem kulturalnym w MOK-u rusza realizacja zgierskich inicjatyw kulturotwórczych. Już w realizacji we wrześniu jest pierwsza z nich pod nazwą Mama na huśtawce, pani Sandry Haus. Wszystkie inicjatywy zostaną zrealizowane do końca listopada tego roku. Pozostałe trzy projekty – ucieleśnienie sztuki, czyli piękno tatuażu, Made in France oraz świetliki w rytmie muzyki – zostaną zrealizowane do końca listopada. Będziemy o nich na bieżąco informować i zapraszać do udziału. Czas na kino to zwykle dobry czas, zwłaszcza jeżeli idziemy na dobry film. A tych nie brakuje w ofercie Starego Młyna. A zatem sprawdźmy, co nas czeka w najbliższych dniach. Po wakacjach wracamy z nowym repertuarem i kilkoma ciekawymi, jak zawsze, propozycjami. 15 września wyświetlimy m.in. drugą część dobrze przyjętego polskiego tytułu Teściowie, czyli Teściowie druga część. Obok tego tytułu zagramy film Pierwszy dzień mojego życia, świetny film Paolo Genovese, który wyreżyserował, świetnie zrealizowany obraz Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Oprócz tego propozycja dla najmłodszych, czyli Lessie Nowe Przygody, a dwoma pozostałymi polskimi projekcjami jest film o rodzinie Ulmów i raport Pileckiego, na który serdecznie zapraszamy. Pozostańmy w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie już za kilka tygodni wystąpi gwiazda polskiego kina, teatru i kabaretu. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zgierzan i zgierzanki. Już 2 października na godzinę 18.30 na scenie Starego Młyna wystąpi pani Hanna Śleszyńska, znana polska aktorka. Będzie to spotkanie o takim charakterze podwieczorku z gwiazdą. Poprowadzi je pan redaktor Leszek Bonar i możemy się spodziewać rozmowy z panią Hanną. Na pewno też publiczność będzie mogła zadawać swoje pytania, ale przede wszystkim mini recitalu, podczas którego zaśpiewa ona swoje najbardziej znane piosenki. Zapraszamy bardzo serdecznie. Na koniec zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą nowego sezonu kulturalnego proponowaną przez Stary Młyn. Można ją znaleźć na stronie ośrodka. Na dziś to wszystko. Zapraszam na kolejne wydanie.